Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. No tak! Moje uszanowanie. Moje uszanowanie. Moje też. I w ogóle jeszcze, bardziej żeby was... Nie chcę was dobijać, ale Inzaghi nie grał nigdy w Udinese. No nie grał właśnie na tym. Ja już wiem. A jak zapomnę, to blizna mi przypomni. Komputer? No uśmiech wiele mówi. Nie wiem. A czekamy, jesteśmy ciekawi. Czekamy. W meczu otwarcia Mundialu 1978 przestałem czekać. Wystąpiła... Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest piłkarski quiz pod napięciem. Jedyny taki program, w którym testujemy wiedzę piłkarską tych, którzy nie boją się przyjść do naszego studia i być rażeni prądem. A dzisiaj razem ze mną widzowie, którzy właśnie nie bali się przyjechać. Zaraz was zapytam, skąd przyjechaliście. Kuba i Mateusz. Tak, zgadza się. Zgadza się. Zagracie przeciwko drużynie złożonej z Sebastiana Staszewskiego. Dzień dobry. Prezesa Bartnika Myszyniec. W wolnym czasie koszulka znów promuje. I w wolnym czasie dziennikarza sportowego. Nie, przede wszystkim dziennikarza sportowego, ale cieszę się, że w końcu nie powiedziałeś, że specjaliści, eksperci i tak dalej, bo to później... No już teraz wzięłam pod uwagę wasze ostatnie harce tutaj i nie wiem, co na ten temat powie twój kompan Marcin Krzywicki. Dzień dobry, witam. W wolnej chwili piłkarz. Gdzie grasz? Sport i Social Football Club, czwarta liga obecnie, bardziej zabawa niż jakieś profesjonalne granie, ale plany są wielkie i czas pokaże, co z tego będzie. Jakieś transfery do Bartnika Myszyniec, czy... Na razie nic mi nie wiadomo, natomiast może po programie coś się zmieni. Sondujemy na razie, czy jest ten, bo zapotrzebowanie na dobrego napastnika jest zawsze, ale finansowo z tego, co słyszałem, to może być ciężko, chyba że ze trzy budżety tak zbierzemy w jeden. I... Dogadamy się, spokojnie. Tak, mówisz? To biorę to za dobrą monetę. W poprzednim odcinku już tak nie było, nie? Teraz już się dogadamy. Ja nie wiem, co tam się działo za kulisami. Zaczyna się łamać. Dobrze. Chłopaki, powiedzcie, skąd przyjechaliście, komu kibicujecie, jaki śmieszny filmik nagraliście, żeby się tutaj znaleźć? To tak, przyjechaliśmy z Poznania, dokładnie z Wielkopolski, pochodzimy z Wielkopolski, z różnych jego części. Mateusz jest z Kalisza, jednak niestety nie zna Jarosława. Nie wiem, kto to jest. Oj, szkoda. Może się uda wysądować w końcu. Pytanie znamy. No studiowaliśmy dziennikarstwo, studiujemy w sumie nadal. Zajmujemy się również też trochę sportem. Pracujemy w mediach na co dzień. Też jako dziennikarze początkujący, nie tacy specjaliści może. Ale sportowi? Ja akurat nie jako sportowy, jestem reporterem. Także to, co wszystko interesuje poznaniaków. Ja również. Tylko w konkurencji. Tylko w konkurencji. Chłopaki, to są moi byli redakcyjni koledzy, bo byli w Polsacie Sport Euro 2016, pomagali obsługiwać w trakcie swoich studiów i przez 3,5 sekundy wszystko nie poznałem, ale później się pootwierały mi się klapki. Kalisz tutaj, chłopaki. No, trzeba było trochę. Przyjechali z Wielkopolski, robili dobrą robotę. Jak widać, są cały czas w mediach. Także to nie są tacy... To ja tylko widzowie, ja bym powiedział, że to są specjaliści w dziedzinie sportu. No, aspirujemy. Może. Wiedza duża. Dobrze, a z nami zawsze jest licencjonowany, dyplomowany ratownik medyczny Grzegorz. Nie ma go chyba. Śpi. Jest, pojawił się, tak. Znaczy był i uciekł, więc nie wiem, może on już ma koniec zmiany i stwierdził, jedną rękę Musimy uważać. Musicie nam uwierzyć, że jest. Mam nadzieję, że jeszcze się pojawi i będzie można mu jak zwykle pomachać i mieć jakiś kontakt wzrokowy, bo jeśli nie, to powinniśmy się trochę zacząć bać, jeśli tutaj będzie mocne rażenie. Albo dobrze odpowiadać. No nie wiem, czy czekamy na tego. Jest. Ja już się martwiłam. Kalma, cisza, nie? Całe szczęście, nie, no, jest z nami ratownik. W odcinku Marcin tylko dostał strzała, więc nie tak. Jak doświadczenie? No nie fajnie. Lepiej dobrze odpowiadać, ale to jest twoja wina, przecież nie moja. Podjęliśmy ryzyko. Tak, to jest rzucać winę na kompana. Nie, no jesteśmy zgraną drużyną. Tak, pokażemy to za chwilę. Z Krzywym dzisiaj bierzemy rewanż za ten ostatni pojedynek. Tak? No musimy, no. Przegraliśmy będzie takiego... jednym czy dwoma? Jednym chyba punktem. 9-11 bodajże było. Dwoma punktami. Ale z ekspertami od piłki angielskiej, więc zobaczymy, jak tutaj panowie. Chłopaki drugi skalp dzisiaj zgarną. A ja jeszcze przypominam, kochani widzowie, że będą pytania specjalnie dla was po każdej kategorii. Więc bądźcie czujni, tak samo czujni jak nasi uczestnicy w
w studiu. Gotowi? Oczywiście. Dłonie na przyciskach albo obok, w zależności jaka jest wasza taktyka. I zaczynamy pierwszą kategorię, czyli Ekstraklasa i reprezentacja Polski. Jak nazywał się reprezentant Zimbabwe? Obrońca grający w Legii Warszawa. No bo przez chwilę pomyślałem w ogóle o reprezentacji Zimbabwe i takie Sury Chinyama, który z nikim podobno nie rozmawiał, ale chodzi o... Dixona Choto. O Dixona Choto. Komputer? Tak jest. 187 meczów w barwach Legii, zdobył 5 goli. Dixona Choto zatrzymali kiedyś na lotnisku, ale już nie pamiętam, czy to było w Polsce czy gdzieś, bo w misiu takim pluszowym przewoził 10 tysięcy dolarów. No bo nie wpadł na pomysł, żeby po prostu wysłać. To tylko tam dla rodziny wiózł prezent i wyrwał tam wnętrzności, wsadził te 10 tysięcy. Droga zabawka. Może to więcej było, ale jakiś tam kilka. A tam w Zimbabwe przecież jest duża inflacja i tam 10 tysięcy dolarów tak naprawdę tych miejscowych, to jest właściwie nic, więc zależy na to spojrzeć. Amerykańskie. Amerykańskie. Ja miałem przyjemność się na przykład zmierzyć z Dixonem Choto i nie było to jakieś miłe spotkanie na pewno. Przegraliśmy z Legią 3-0, a Dixon kasował mnie bardzo mocno. Czy skała na niego mówili? No, zgadza się. W jakim klubie wtedy grałeś? W Krakowi. Jakieś krzyczeli chyba z trybun zawsze, kto to. No jak ty możesz Dixon o to Choto pytać? Człowiek był z tej Krakowi do reprezentacji Polski powołany. No właśnie, ty mówisz, że ty do niego przyjechałeś z koszulką. No, ale nie, no to było jak był w Ząbkach, ale to już wtedy był... No bo Marcin grał prawie we wszystkich klubach. Ogrzewał się już wtedy w sławie reprezentanta niedoszłego. Polski. Powołanego, to nie takiego niedoszłego. No zaraz. Takie chcesz tutaj swojemu kompanowi... Tak jak mamy 20 wbijać meczów... szpileczki? Tak jak mamy razem 20 meczów w Ekstraklasie, tak razem mamy jedno powołanie. Dobrze, kolejne pytanie. Pytanie od widza Kacpra Zrojewa. Który klub z Ekstraklasy był ostatnim, w którym wystąpił Kamil Grosicki? Jagiellonia. Mów głośniej, jest odważnie, powiedz. Mieliśmy się, wiesz. A, tutaj, w końcu, tak? Jagiellonia Białystok. Brawo. Komputer? Brawo. I na początku 2011 roku odszedł do tureckiego Sivasporu. Sivaspor. Obudziłeś się dzisiaj jakoś. Też woda inna chyba. Inna woda. Nie, dobry jest. Chłopaki, też się napicie tej magicznej wody. A, spokojnie. Trzeba będzie. Bo to tak, a mnie ten ich spokój niepokoi właśnie, bo oni widzą, że... Jak ruszą do ataku, to może czekają być... Czekają na inne kategorie. Oglądamy, wiemy, że popularny jest niski pressing. Tak. Właśnie. Teraz pytanie od widza, w zasadzie Wicki, bo od pani Aleksandry z Pruszcza Gdańskiego. Wymień minimum 3 królów strzelców najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. Ale nie dokończyłam pytania, więc może być kurde, wszystko. Kurde, nie. Musisz poczekać. Ale będzie. Dobra, poczekaj. A może się a uda. Pierwsza ta pytanie, część. Wymień minimum 3 królów strzelców najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. I teraz jest którzy, tak? Którzy, no i później jest to, co może byśmy chcieli wiedzieć, ale coś na pewno to nie byłem ja, no. Może trzech trzeba tylko wymienić. A kończy się czas. Poczekaj, no. A co może być? Którzy... No myślałem, że to jest koniec pytania już. Którzy... Koniec czasu, musicie coś powiedzieć. Wymień trzech tych królów strzelców. To dawać jakieś ja trzy nazwiska. Albo, dobra, to ja powiem tak. Nie, pójdźmy takim kluczem, którzy zdobyli tę koronę przynajmniej dwa razy. No to dawaj, bo już koniec czasu, zadbędzie rażonko. Tak. Frankowski. Tomasz Frankowski. Paweł Brożek. Maciej Żurawski. I trzeci, który co najmniej dwa razy zdobył koronę króla strzelców, to? Oj, nie ma, chyba będzie rażonko. Brożek, poczekajcie, no dajcie nam jeszcze 2,5 sekundy. Nie mogę, komputer musi być wywołany, bardzo proszę. Komputer o porażenie. Chciałem powiedzieć. I co? No? Jakie jest pytanie przede wszystkim? Koniec pytania było, którzy zdobyli ten tytuł reprezentując Lech Poznań. No nie. Ale wiedzielibyście teraz? No co, Robert Lewandowski, Artom Rudnews i ktoś... Andrzej Juskowiak. I jeszcze Teodor Mirosław Okoński, Teodor Anioła, Andrzej Podbrożny, Jerzy Podbrożny, Piotr Lajs, Artom Rudnews, Marcin Robak. Ale wiedzielibyśmy, nie? No nie, wiedzielibyście pewnie, ale nie wiedzieliśmy. 3-0. Dobrze, się nie podpaliliśmy, to prawda. Też mieliśmy zupełnie inną wizję tego pytania. Tak? A to jest krzyczaj, że nie naciskam, no to nie, widzisz. Nie naciskaj, odpowiadaj. Ja odwrotnie powiem. Trzeba coś już powiedzieć wreszcie. Podjął Marcin ryzyko. No. Uwaga. Ekstraklasa i reprezentacja Polski. Roger Guerreiro
Emanuel Olisadebe czy Ludowik Obraniak? Który z nich strzelił najwięcej bramek? Emanuel. Myślę, że Emanuel w eliminacjach to dwa. A nie chodzi o reprezentację Polski. Aha, widzicie. Którzy? Którzy? To może być w lidze w sumie. Jeśli chodzi o ligę. No to co w lidze, jak Ludowik Obraniak w Ekstraklasie nie zagrał? No ale to zawsze może być o to pytanie. Zaraz. W każdym razie. Pierwsza myśl, Kubuś. Kończy się czas. Zebę, aczkolwiek Obraniak też trochę strzelił. Mów. Bierzemy? Tak. Dobrze. Emanuel Olisadebe jest naszą odpowiedzią. Komputer? O! Tak jest! Kto strzelił najwięcej bramek dla reprezentacji Polski? A Olisadebe zdobył? 17? Około 10. 11. No. Obraniak tak 6. Na plecach. A Roger Guerreiro 4 gole. I jedną na euro. 2-2. Niedobrze. Jest ryzyko, jest zabawa. Ale spokojnie, pierwsza kategoria. Ostatnie pytanie w tej kategorii. I pytanie od Maćka z Płocka. Wymień minimum dwa kluby, w barwach których w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej wystąpił Marcin Baszczyński. I to jest Wisła Kraków i... I teraz pytanie, bo grał w Ruchu Chorzów. Tylko czy... I Ruch Chorzów. Ruch Chorzów grał. Wisła Kraków, tak? Ruch Chorzów. Komputer? Brawo. Jeszcze jeden klub był. Polonia Warszawa? Polonia Warszawa. Po fuzji chyba. Tak. Tam były takie 2-3 i chwila przerwy, bo jest pytanie dla naszych widzów. A, czyli teraz. Już tańczysz? nie ma się co cieszyć. Dobrze, a to jest pytanie od Kuby z Jastrowia. Który reprezentant Polski strzelił gola w meczu przeciwko Anglii na Wembley w meczu eliminacji Mistrzostw Świata w 1974 roku? To chyba proste. Chyba takie pytanie, które każdy polski kibic powinien znać odpowiedź. Wyrecytować nawet w nocy zapytany. Co tak myślisz? Nie, no, cały czas od dwóch tygodni cały czas nie mogę przeżyć tego pytania w rywalizacji z chłopakami z English Breakfast. Ostatniego. No to Jan Domarski. Tak jest. Dobrze, panowie, to teraz kolejna kategoria, czyli Ligi Europejskie i Mistrzostwa Europy. A pytanie brzmi. Belgia, Rosja czy Polska? Która reprezentacja jako pierwsza awansowała na Euro 2020? Mhm. Belgia, Rosja czy Polska? Kto pierwsza awansowała? Na pewno nie Polska, to jakby jest na 100%. Czyli albo Belgia, albo Rosja. Rosja awansowała chwilę, moim zdaniem, po nas. Ale generalnie jakby w tej samej kolejce. Już nie pamiętam, Stanisław dzwonił. Miał się czas. No wiem, ty jesteś cały czas na łączach ze Stanisławem, pewnie nawet teraz. Więc teraz ale dzwonił po awansie szczęśliwy, ale... No. Koniec Belgia? Czasu. Nie, no to decydujemy się oczywiście na strzał. Belgia tak? Czy Rosja? Belgia, tak, nie. Belgia. Belgia, tak. No. Komputer. Belgia. Tak jest, Belgia. Skoro wiedziałeś, to po co ja wszystko to przeciągałem? Czekasz, ty wydedukujesz. Belgia mieli pewny awans już po 7 meczach i wygranej 9-0 z San Marino. Tak. Polska i Rosja awansowały po październikowych spotkaniach po rozegraniu 8 meczów. Ale to było fajne, tak, nie? Rosja czy Belgia? Belgia, tak. Mów od razu. Wyprowadzaj mnie z błędu. 2-4. Są szybcy. Trochę nam brakuje, ale no, nie będziemy wymieniać przycisków. uwaga, kolejne pytanie. W których dwóch klubach z Premier League występował Radamel Falcao? Chelsea i Manchester United. To jest nasza odpowiedź. Komputer? Właśnie powiem wszystko. Tak jest. Manchesterze 2014-2015 i w Chelsea 2015-2016. Ścigacie? 3-4. Wiesz, co jest najgorsze? Że w tym ostatnim naszym starciu z chłopakami z English Breakfast było zupełnie tak samo. Było 2-4. Tak? 4-2 dla nas i później oni... Chyba odpowiedzieli 4 razy z rzędu. Ale oni byli tacy właśnie spokojni tutaj, jak chłopaki, nie? Bo ci, którzy wiedzą, to wiedzą, a my musimy trochę tu nadrabiać, a nie muszą. Dobrze, zobaczymy jak teraz, czy chłopaki, Kuba i Mateusz, czy nadrobicie, żeby był remis. Pytanie brzmi. Anglia, Portugalia czy Belgia? Który z tych krajów najwięcej razy występował na mistrzostwach? Ping-pongu. A jaka to jest kategoria? No widzisz. Ligi Europejskiej i Mistrzostwa Europy. Teraz. Czujnie.
Ale to i tak nie zmienia faktu, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Co tam było, Belgia? Jeszcze raz poprosimy o powtórkę. Anglia, Portugalia czy Belgia? Których z tych krajów najwięcej razy występował na mistrzostwach Europy? Wiadomo, że Europy. Tak. Ja bym powiedział tak, na pewno nie Belgia. I Anglia i Portugalia, tak? Anglia i Portugalia. Skoro Marcin tak mówi, to naszą odpowiedzią jest Anglia. Komputer? Tak, 9 występów. Portugalia grała 7-krotnie, Belgia tylko 5 razy. Ale coś zaczęliście tak naszą wspólną, prawie jak tak małżeństwo, nie? Wszystko tak razem, wspólnie. I mamy 3-5. Musimy refleks, musimy refleks, tą refleks, tylko refleks, kooperacją. Tylko refleks. No. Nie no, panowie, jaki refleks? To jest wiedza. No i refleks. Bo razem i serca, to jest wiedza i refleks. Dobrze, kolejne pytanie. I to jest pytanie od widza Klaudiusza Złomianek. Pozdrawiamy. Do którego klubu w sezonie 2012-2013 został wypożyczony Mikael Essien? 2012-2013? Czy to był Real Madryt? To był Real Madryt. To jest Essien. Mikael Essien, Real Madryt. Real Madryt. Komputer? Tak, brawo. Jest. 2 gole, 1 asysta w 35 meczach. Bardzo dużo kibiców w ogóle, nawet Real Madryt nie wie, że on tam w ogóle grał. On tam był wypożyczony przez José Mourinho. Zadajemy. A wy komu kibicujecie z La Liga? To jest pytanie podchwytliwe, ale nie. Jednak Real... Nie, no to Real Madryt, filmiku, tak? Po filmiku było widać, po koszulkach, jakie mieliśmy, że ja Real Madryt. No mnie nie było widać, bo to była Sparta Praga akurat, ale ja w lidze hiszpańskiej nie mam faworyta. Nie? Ma jakieś takie El Clasico? Rzucam monetą wtedy. Dla fajnej piłki jedynie. No dobrze. 4-5. Przekonam. Coś tak cichutko jesteście teraz. Gramy. Jest oddech. Dobra, kolejne pytanie. Wymień 2 zespoły, w których podczas seniorskiej kariery występował lub występuje Miralem Pjanić. Dwa seniorskie zespoły? Bo to... Dwa wystarczą. No to Olympique Lyon i Juventus. Zawiedliśmy. Tak? Tak, to jest nasza odpowiedź. Komputer? I Roma. Metz było. Jeszcze jest Roma, tak. Metz na początku. 5-5. Ja na początku myślałem, że juniorskie zespoły. Mówię, co ty kliknąłeś? No to z Metz. To dalibyśmy radę. Jakie dwa juniorskie zespoły? Teraz możecie sobie... Pauza. Czy tak było też w poprzednim odcinku? Było 5-5 i była chwila przerwy? Tak było chyba. Tak, było 5-5 i tak była sądzę. Chwila przerwy, tak bo sądzę. Pytanie tak dla tak naszych sądzę. Kochanych widzów. Regularność zachowujmy. Jak Adam Małysz, 2 równe skoki. A pytanie dla widzów od Kacpra Zrojewa. W którym klubie w sezonie 2004-2005 na skrzydłach występowali Frank Ribery i Ludovic Obraniak? Wiedzielibyście? No to tak trzeba chyba pojechać po takiego klubach, no więc to na pewno nie było w Giron de Bordeaux, więc musiał być wcześniej, a wcześniej grał w... No i teraz pytanie, gdzie jest? A wcześniej... Ale niekoniecznie to. I później? Wcześniej, czyli jeszcze przed. No grał, właściwie kończył poważną piłkę przed Oser, jeszcze w Werderze Brema, no to raczej tam nie miał szans, żeby grać. W Lille. A nie był też w Metz czasem? To właśnie, to jest przed to. Przed Bordeaux. FC Metz, runda jesienna, zimą tak Ribery odszedł do Galatasaray. Znowu Metz. Znowu pytania sprofilowane. Nieprawda, to było pytanie dla widzów, moi drodzy. 5-5, kolejna kategoria. Liga Mistrzów i Liga Europy. Ciężko. I teraz mam w głowie hymn Ligi Mistrzów. Kaszanka chyba. Nie, ta kaszanka zepsuła w ogóle wszystkie takie dziecięce, wzniosłe marzenia. To, że zawsze się grało na podwórku i leciała muzyczka, a potem nagle jakaś kaszanka. Nie, dobrze, nie. Trzeba to wyciąć w ogóle z głowy. I pytanie brzmi... Napoli, Bayern Monachium czy Manchester United? Który klub zaszedł najdalej w ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów? Napoli, Manchester United i Bayern. Bayern. Moim zdaniem w tej edycji, w ostatniej edycji. Były 4 angielskie... W półfinale, tak. I to by sugerowało, że był to Manchester United. Bayern Monachium nie, bo oni odpadli tam dość wcześnie, bo było mi ostatniej edycji? Smutno. Więc na Manchester go no kurczę, nie wiem. No. Krzywy jaki. Poczekaj, grał na pewno grał Tottenham, grała Chelsea, grał Liverpool. Koniec czasu, odpowiedź. I
City? I City. Więc naszą odpowiedzią jest Napoli. Nie, mogę cofnąć? Nie, mogę cofnąć? Nie możesz, powiedziałeś Napoli. Ale od razu cofam, panowie, no bądźmy uczciwi. Powiedziałbym Bayern Monachium. Komputer. Bayern Monachium. I tak źle, no i a najpierw mówiłeś... Napoli? Tak, i tak Manchester United. Manchester United. Manchester grał, tak? A dobrze, najpierw powiedziałeś Manchester United. Nie, bo tak ćwierćfinał chyba, nie tak, ćwierćfinał z Barceloną Manchester United. I tak byłem... No, zaczął siać defetyzm, widziałam jego minę taką w ostatnim sezonie. Czy w ogóle United gra? Jesteśmy zdziwieni, że właśnie wymieniłem wszystkie angielskie zespoły, tak na końcu angielskiego nie wymieniłem. No ale no. Jak możesz grać z nimi? No właśnie. To przecież ten mecz z PSG, gdzie Neymar schodził, już myślał, że... Nie, no ale to była pierwsza myśl, że Manchester United, no ale człowiek jest tutaj jakimś sabotażystą. No mówię się, defetyzm. Bayern odpadł w 1/8 finału z Liverpoolem, a Napoli nie wyszło z grupy. No co nie wiedziałeś? Napoli nie wyszło z grupy, Bayern wyszedł i od razu... A Manchester nie brał udziału. I Bęk, no i Manchester... 6-5. Nie chcę powiedzieć, na co dobrali, tu przyszedłeś. No. Na krzywy. Przyszedł robić tutaj krzywe akcje. No i widzisz, jest, tak siał defetyzm. Żebyś ty przeszedł... Będzie ciekawiej. Jaki jest wynik? 6-5. Kolejne pytanie i pytanie od widza Kacpra Zrojewa. Ile krajów ma po 4 przedstawicieli w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów? Szybciej klikamy, musimy. Anglia? Szybciej klikać. Anglia? Niemcy? Hiszpania? Hiszpania? Włochy? I Polska. No dobrze, powiedzmy tak. Niemcy? Anglia? Hiszpania? Hiszpania? Włochy? No nie będą Włochy. Komputer? Tak, Anglia, City, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Niemcy, Bayern, Borussia, Lipsk, Bayer Leverkusen, Hiszpania, Real, Barcelona, Atletico i Valencia i Włochy, Juve, Napoli, Inter. Atalanta. 6-6. Co tu się dzieje? Następne pytanie, proszę. Musimy szybciej klikać, chyba to będzie lepiej. Uwaga, uwaga. W sezonie 2011-2012 Chelsea pierwszy raz w historii wygrała Ligę Mistrzów. Z kim mierzyła się wtedy w... Kto raczej będzie w finał? W finale? No to takie trochę finał... było... Tefy takie. W finale to był mecz z Bayernem Monachium przed własną publicznością. Przegrany w rzutach karnych. W rzutach karnych, Schweinsteiger. Ale odpowiedzią jest Bayern Monachium. Tak. Puter? Brawo, tak jest. Pokernych. Kurde. 7-6. I co z tego? Cały czas nam ucieka, są okropne. Co taki smutny jest? Nie, to, że znam trzy noża. Przypominam wiedza, refleks. Przypominam. Twoje słowo. Dawaj. Uwaga, kolejne pytanie. Tottenham, Club Brugge, Olympiakos. Który z tych zespołów w fazie grupowej tegorocznej Ligi Mistrzów nie występował w grupie z Bayernem Monachium? Na pewno Olympiakos występował? Na pewno Bayern Monachium występował, ponieważ był ten mecz wtedy, pamiętasz? Tak. Taki pogrom grupowy. Tak. Taki załamany Sebastian. Czyli... Ale najgorsze, że nacisnąłem tak bez przekonania, chociaż nie mam pojęcia. Wiem. To jest nieważne. No. Czas się skończył. Okej, Club Brugge. Club Brugge odpowiedział. Na pewno nie Napoli, Club Brugge. Komputer? Ajajaj. Brawo. 8-6. Chyba pierwszy raz taka przewaga. Pierwszy raz, no. Uf. Dobra, spokojnie. Robi się presję. Ostatnie pytanie w tej kategorii. Jakoś cichutko jesteście, nie wiem, skupieni. Po tym pytaniu z tym Manchesterem United. Tak. Pytanie od widza Kacpra Zrojewa. Aktywny dzisiaj. Aktywny. Mhm. Dostałby plusik, aż dostanie. Kasper, dostajesz plusik. Do dzienniczka. Do dzienniczka, no. Proszę bardzo. A nie chcecie wiedzieć, co mają ci, którzy mają plusik od Joli. Okej. Pytanie brzmi. Kto wygrał jedyny bezbramkowy finał Ligi Mistrzów? Bezbramkowy finał Ligi Mistrzów. Kiedy ta nazwa padła już w naszych rozmowach? Pamiętasz? Bo ja nie. Milan, Juventus. Tak, 2003 rok i ten finał wygrał tak, Milan w rzutach karnych. Taka jest odpowiedź? Taka jest odpowiedź. Komputer? AC Milan pokonał Juve. Finał rozgrywany na Old Trafford. Prawda. Sezon 2002-2003. Teraz pytanie dla widzów, bo widzę, że tutaj już muszą być... Ten krawat. 9-6. Jaki brawo, krawat? Panowie, brawo.
Nie, bo kolega tutaj też tak. Mamy taką pasję, że chodzimy po second handach i zbieramy koszulki. Zbieramy koszulki piłkarskie i akurat Kuba raz znalazł taki krawat. Krawat właśnie z tego finału Ligi Mistrzów. Właśnie, tak. Pytanie profilowe. To by Michał Pol chciał. Czeka właśnie na kolekcjonera, tak. Ojej. Ale czeka, czyli nie chcą go dać Michałowi, tylko sugerują, że Michał mógłby zaproponować. Aha, że będzie jakaś aukcja. Już jest wszystko to grane. No już, co pan Michał zrobi z krawatem, to już. Dokładnie. To już nie wnikamy. Drodzy widzowie, pytanie dla was. Ile polskich klubów zagrało w fazie grupowej Ligi Mistrzów? No właśnie. No, jest co chwileczkę. Dostaniesz plusik. Wiem. Na pewno nie na dostaniesz plusik. Oczywiście, że wiem. Seba, dostaniesz plusik. Ja? No, no tak, jak odpowiesz na pytanie dla widzów. O opowieściach, które słyszałem, nie wiem, czy dałbym radę. Ja już mam swoje lata. 12. Już możesz powiedzieć. Dwa polskie kluby. Komputer. Brawo! Widzowie. Ciekawe, jakby była, jakby tak przez komputer, tak wiecie. Prąd przebył? Legia Warszawa i Widzew Łódź oczywiście. Widzew Łódź 9-6. Oczywiście. I Legia Warszawa dwukrotnie. I Legia 9-5-9-6, 2016-2018. Pięknie wtedy było. Szkoda, że ten mecz z Realem przy pustych trybunach. Był przy pustych trybunach. Tak. Szkoda, że tak krótko. Nie, musicie wiedzieć, że tam, bo oczywiście wiadomo, że loża VIP nie była pusta i była tam wypełniona. Głośno po bramkach Legii było. I powiem wam szczerze, że już ta końcówka meczu, jak te emocje były, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że Legia prowadziła 3-2. Tak. Chyba tak. Po bramce Thibaut Moulin tam na chyba tak. Bo tam był Odzidża Rado, tak mi się wydaje, że tam Mika. Był. I Moulin chyba tak ładnie z dystansu. I Thibaut Moulin też sprzed pola karnego, to powiem wam, że loża VIP taki zrobiła tam Młyn, że my tam siedzieliśmy na tej trybunie prasowej i tam powiedzieliśmy, że naprawdę było to chyba wzmacniane czymś, bo siły i też ja mówię o tembrze głosu, to naprawdę było to imponujące, no ale udało się zremisować 3-3 być może dzięki tym kibicom, ale... No i można było podsłuchiwać Cristiano Ronaldo, bo nie było... Wiecie, że później tam w kuluarach, tak jak się słuchało, to sporo ludzi takich związanych nawet bardzo z piłką mówiło, że paradoksalnie to była duża korzyść Legii, bo Real ten mecz troszeczkę potraktował, ich zdaniem, trochę po luzacku, no bo ta atmosfera sparingowa, nie ma tego spięcia, wiadomo, że ci kibice na Łazienkowskiej też rywali potrafią... Tak, pewnie pierwszy raz Real grał w takich tak, i że to paradoksalnie Legii pomogło. Jak było, no... Dowiem się. Historia. To jest historia. Ciekawe, czy będzie takie pytanie, ale nie będzie, bo to nowa kategoria Ligi Światowej Mistrzostwa Świata i pytanie od widza szczególnego. Jarosława z Kalisza. Nie. Naprawdę. To już jest tak czytelne. KKS, dobrze. Uwaga, uwaga. Na mundialu w 2010 roku Korea Północna grała w grupie G z Brazylią, Portugalią i Wybrzeżem Kości Słoniowej. W meczu z którą reprezentacją? Zdobyli gola? Tak, myślę, że to chodzi o to. Chociaż może być też o najwyższą praszkę. Punktów nie zdobyli, więc to naszą odpowiedzią jest Brazylia, ponieważ z Brazylią zdobyli gola. Zdobyli bramkę. Komputer? Tak. W meczu z którą reprezentacją Korea zdobyła jedynego gola. Portugalią był ten w 80. Tak. Bodajże. I tam Ji-Yun Yam, jeśli było dobrze. Było odtrąbione w ogóle, tam wielki sukces, że oni... Komentatorzy w 89. minucie strzelili. Korea Północna przegrała mecz 1-2, z Portugalią padł wynik 0-7, a z Senegalem 0-3. Walczymy. Jeszcze nie jest... Teraz musimy na wszystkie pytania 10-6, no pewnie. Musisz tutaj włączyć swojego napastnika, tam trochę prądu. My już tak, nie, no, trochę tak... Wystrzelał się na początku 2 razy i to chyba łącznie tak? Strzelił celnie tyle, ile w Ekstraklasie. Nie, tam raz tylko. To już pomił swój wynik. Ale może jeszcze się już uda. I kontynuując wątek, łącznie mamy 1 bramkę w Ekstraklasie. Bez nadal 0. A teraz pytanie od widza, też Kacpra Zrojewa. Kacper tyle wysyła tych pytań, że aż... Dobra, masz drugi plusik. 3 to jest jakaś ocena, tak? Piątka. Tak to było? Piątka? Tak. Okej. Okay. Pytanie brzmi. Dania, Japonia czy Szwecja? Która z tych reprezentacji, jako jedyna rozstawiona w ostatnim koszyku, wyszła z grupy Mistrzostw Świata 2018? Kurde belka. Zdroba w ostatnim koszyku. Bo każda wyszła. Nie, czekaj. Szwecja nie wyszła. Szwecja wyszła. Coś mi ktoś to wyłączył. Wyszła, no to... Drugi raz. Wydawało mi się, Japonia że byłem... wyszła.
Szybsza, byłem wolniejszy. Wyczułam punkt dla nas, wyczułam punkt dla nas. Ostatni koszyku, my byliśmy w pierwszym. No to trudno. Coś ten refleks zawodzi, zmęczona ręka, ja nie wiem co. My dostajemy punkt, albo Koreę w grupie. Jak w filmie jest noga zmęczona i noga wypoczęta. No to jest ręka zmęczona. Możemy odpowiedzieć? Odpowiadamy. Odpowiedź? Naszą odpowiedzią jest Japonia. Komputer? Brawo, Japonia. Dania i Szwecja były w trzecim koszyku. 11-6. W trzecim koszyku właśnie i... Fiesta się szykuje w Poznaniu. Pamiętałem, że Japonia, bo byliśmy na losowaniu w Moskwie. Wreszcie będzie. Wreszcie będzie. Ta Japonia była... Pozdrawiam kibiców Lecha. No nie, no. No powiedz. Nie ma co ukrywać, no jest głód w Poznaniu. Co mam powiedzieć? Że w Poznaniu? W Poznaniu jest. Byłem ostatnio u Roberta Gumnego, opowiadał świetne historie o tym, jak... Może przejść do quizu, zabierz go teraz. Internacie. I no, tam są to historie. Będzie reklama pewnie, ale zapraszam na kanał Po Gwizdku na YouTubie. Tam jest, ależ reklama. I tam jest Robert Gumny. Nie ma co wycinać. Robert Gumny, który gra w hokeja na trawie, tak. Bo jego brat jest Mikołaj, mistrzem Polski, reprezentantem Polski w hokeja na trawie. Robert przez 3 lata trenował. Pojechaliśmy na Grunwald Poznań, czyli zespół, który jest no, legendarny, jeżeli chodzi o ten sport w Polsce. I na końcu zrobiliśmy taki challenge młodszy na starszego brata. I muszę wam powiedzieć, że to, co Mikołaj wyprawiał z tą kulką i laską, bo to tak się chyba nazywa, to niesamowite. No, pomiędzy nogami mu gdzieś przekładał, podnosił, zawijał. Znaczy, to jest tak efektowny sport, jak się go ogląda z bliska i kogoś, kto jest utalentowany w nim. Że natomiast wygrał Robert. Nie powiem co, ale wygrał. No i brat obiecał, że go nie pobije, bo też opowiadał historię, jak brat naprawdę w porównaniu do Roberta to potężnej postury. I Robert opowiada, jak jako młody chłopak go tam gdzieś z otwartej trafił, to później 3 dni z gabinetu mamy nie wychodził, bo się bał. No więc, ale fajna rodzina, bo jest jeszcze najmłodszy brat i też uprawia sport, bodaj judo i też chyba gra w hokeja na trawie, także rodzina usportowiona. Chyba jest problem, tatę wszyscy znam. Tak. To jest problem jest właśnie chyba tego hokeja na trawie, że właśnie jak się ogląda z bliska, to wszystko fajnie wygląda, a właśnie z trybun już tak... Niesamowicie trudna atmosfera, trudna dyscyplina. Próbowałem kilka razy uderzyć na bramkę, już nawet nie z bramkarzem, bo bramkarz tam zajmuje naprawdę 85% bramki. Chcesz operować. Nie, próbowałem uderzyć i tam raz chyba trafiłem w środek bramki gdzieś. A tak to trudno jest w ogóle uderzyć czysto tą piłkę. Czyli również jedna bramka. Moja wrzuciła jego w ekstraklasie. Dobrze, panowie, to jest ostatnia kategoria Ligi Światowej i Mistrzostwa Świata i zostały nam tylko 3 pytania z tej kategorii. Panowie, dajcie żyć. Dajcie żyć. Pytanie od Aleksandry z Pruszcza Gdańskiego. Na mundialu w 1982 roku 4 bramki zdobył Zbigniew Boniek. 2 piłkarzy strzeliło wówczas więcej goli od Polaka. Wymień minimum jednego z nich. Myślałam, że tak się zatrzymasz, Kuba, i nie uderzysz. A ty na mnie liczyłeś? Nie. Mnie na świecie nie było, ciebie też. No, ale pamiętam, nie. A tak serio to na pewno Paolo Rossi, bo był królem strzelców. No, ale 2. Wymień jednego z nich. Tak. Czyli? To Paolo Rossi. Brawo. Komputer? Brawo, 6 goli. A drugi to był Karl-Heinz Rummenigge, 5 goli. O, to tego nie wiem. I tyle samo goli, co Boniek zdobył też Brazylijczyk Zico. Ale już jest inna, 12 do 6, to jest 6 punktów z rzędu. Inna energia już u nas gdzieś siadło. No widzę, że ci zeszło wszystko tutaj. Ostatni raz nas zaprosił. Marcin też po tym Manchesterze United, gdzie wtedy był bardzo... Po prostu trudne przygotowania fizyczne. Nie, my mieliśmy obóz treningowy taki, okres przygotowawczy ciężki. Legia 94 by się nie powstydziła. Walczymy do końca. Walczymy. Ostatnie pytanie w tej kategorii. W którym roku na Mistrzostwach Świata sędzią był Ryszard Wójcik? Ryszard Wójcik. Tak. 98 rok, Francja. Komputer? Brawo. Holandia. Sędziował mecz fazy grupowej Holandia-Korea Południowa 5-0. A jeszcze to nie ostatnie pytanie. Chyba był na liście rezerwowej i w ostatniej chwili właśnie wskoczył. Udało mu się wskoczyć. Jeszcze tam chyba asystent z Polski był nawet. Więc jakieś tam akcenty polskie były. Tak jest. To teraz już ostatnie pytanie. Skleiły mi się karteczki. Jeszcze jest szansa. 12 do 7. Pytanie od Kacpra z Rojewa. Dla której reprezentacji występował Dwight York? Ajeju, no czemu? Dla której reprezentacji, nie dla której. Znowu brzmi tak... Dla której reprezentacji? No to proste.
Możemy to przejąć, to było, jeżeli chcecie. To było na refleks. Ale ja już powiedziałem, że może... Możemy to przejąć. Możemy to przejąć. Trzyma, a teraz powiedziałem, że to takie proste i będzie ten i będzie się po polsku śmiało. Nie no, moim zdaniem tak, to był Trinidad i Tobago. Komputer? Tak, ale... Możemy przejąć wasze pytanie? Ja już w niego po prostu zwątpiłem, mówię szczerze, i się okazało, że do końca trzeba wierzyć, Krzywy. Refleks był szybszy jednak tym razem. No, refleks jednak jest. 12 do 8. Najmniej honorowo zakończyliśmy dwa... Ale jak trzymałeś tutaj, ej, to my zdziwieni. To jeszcze na szybko pytanie dla naszych kochanych widzów. Możemy przejąć. Możecie przejąć. Przepraszam, mogę przejąć to pytanie. Jak nazywa się były piłkarz Bayernu Monachium i Manchester United, który zakończył karierę w Chicago Fire? Ja tak Nemanji Nikolicza zadzwoniłem, nawet prosiłem go, żeby Do kogo ty nie dzwoniłeś? Żeby pomógł z nim porozmawiać, niestety się nie udało. Więc... Dlaczego? Nie wiem, powiedział, że nie. Że się... Mogę powiedzieć imię? Sebastian, bo prawie. Bastian. Bastek się nie zgodził i się nie udało. Nine. Patrząc na jego wygląd, ta nine to mogła być taka nine. Stanowcza. Tak, stanowcza. Koniec. Jeszcze mi się skojarzyło z tym, że przejmujemy. Tak zawsze na YouTubie są różne takie, wiesz, piosenki czy coś i zawsze jest jakiś komentarz, Polska przejmuje, nie? Polska tak, przejmuje ten tak. filmik, Polska przejmuje, a wy, chłopaki, przejmujecie ten puchar. Gdyż jest to puchar piękny. Mateusz i Kuba, proszę, puchar jest wasz. Poznaj, fanfary, konfety. Tak. No już tak wcześniej zażartowałem, kibice z Lecha będą teraz... Buzi oczywiście. Ale ja mówiłem na samym początku, że chłopaki, pamiętałem z redakcji, piłkę mają opanowaną w małym palcu i się okazało, że... Cieszymy się, i że cały śpiewają, czas i przeróbki piosenek, nic, i puchary, nie wszystko. Nie no to jeszcze na koniec taki mały akcent od nas, żeby nie było, że przed quizem, że jakieś przekupstwo. Jest taki jeden dzień zawsze w roku, kiedy kibice z Warszawy trochę przychylniej patrzą na kibiców z Poznania. Przywieźliśmy również taki mały prezencik do spróbowania. Jakieś gifty. Po oczywiście po programie. Rogale. Czy to są słynne rogale? Rogale świętomaryjskie. Oh, wow. Nie chciałbym wiedzieć, co by było, gdyby był taki zwyczaj przewożenia takich giftów, bo często pojawia się tu Piotr Wołosik z Białegostoku. Oj, ale by było, wiecie, dla nas. Mogłoby być różnie. Tak. Panowie, jeszcze dla was na słodko. Takie oto piękne. Piękne. Dziękuję. Dyplomy. Możecie pokazać do kamery, niech każdy zobaczy, jak to pięknie wygląda. Byliśmy, tato, jednak się opłacało oglądać te mecze. Coś potrafię, coś umiem. O, właśnie. Taki mały apel. Nie, no ale powiem... Nie, bo tata, rodzice będą dumni. Kierowca, mechanik, więc z piłką nożną mało. Te rogale są the best, ale zawsze inaczej smakują te kupione w Poznaniu. No to są, te są to kupione z Poznania. Te są z Poznania. Tak. Dziś rano wypieczane. Przecież. Tak. Z nocnej zmiany. Nawet pamiętacie, pewnie pamiętacie, wow. Wszystko pamiętacie, po wyniku to widać. Była taka akcja, że Lech przywiózł do Białegostoku. Bodaj na ubiegłoroczne... Tak, rozdawanie było. Święto niepodległości. Tak? Bo to jest Święty Marcin. Bo to jest Święty Marcin 11 listopada. Tak. Tak, i na Dzień Niepodległości, i jak ktoś to niedawno mówi, święta wszystkich zmarłych, tak? Oczywiście na Dzień Niepodległości i też mowa była o tym, że Jagiellonia się zrewanżuje, więc... Zrewanżowali się, ale to był korbacz bodajże. Tak? Sękacz. Albo sękacz. To był sękacz. Ale fajna akcja, bo łączy kibiców w całej Polsce kulinarnie. My też dziękujemy, bo możemy sobie teraz fajnie zjeść do kawki popołudniowej. Dziękujemy, gratulujemy. Czy wieczornej, jak ja lubię wieczorem. Dziękujemy jeszcze raz. Gratulacje. Panowie, wam też dziękuję za udział. Ale była walka do końca. Dwa quizy macie też, tak jak tutaj mecze w reprezentacji, to teraz sobie doliczysz, że dwa razy w quizie. Nie mamy żadnych, mamy jedno powołanie łącznie. Ale tak, w Ekstraklasie 20. W Ekstraklasie mamy 20 meczów. No i dwa występy w quizie pod napięcie. Dwie porażki. Pamiętajcie o subach, łapki w górę, przekazujcie filmik dalej, jeśli wam się podobał. I cóż, widzimy się w kolejnych produkcjach, oglądajcie quiz i inne filmy. Do zobaczenia wkrótce, pa, pa, pa. Cześć. Sponsorem piłkarskiego quizu pod napięciem są zakłady bukmacherskie Etoto.